Witam wszystkich, z tej strony Kołodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w GTA San Andreas. Moi drodzy, w poprzednim odcinku cóż, zajmowaliśmy się wyścigami w Los Santos. No i w sumie część odcinka zeszła nam na ubiorze, czy też na ubieraniu naszego CJ-a. No ale no nie mówcie mi, że CJ nie wygląda penersko, bo dla mnie wygląda naprawdę jak półtora gościa. No i co? W poprzednim odcinku troszkę te wyścigi nie powiem. Troszkę mi napsuły krwi, ponieważ okazały się trudniejsze niż mógłbym się tego spodziewać, albo inaczej, okazały się trudniejsze niż je pamiętałem. No i koniec odcinka zszedł nam na tym, że ten ostatni wyścig tymi troszkę już bardziej sportowymi furami udało mi się zakończyć niestety. No i tak czasem bywa. Udało mi się zakończyć na raptem drugim miejscu, a te wyścigi są traktowane podobnie jak na przykład w Need for Speed Underground, czyli albo pierwsze miejsce, albo nic, nie? Tak więc na początku tego odcinka zajmiemy się resztą tych wyścigów i podejrzewam, że przy dobrych wiatrach je w tym odcinku zakończymy, a może rozpoczniemy już wyścigi w innym mieście. W każdym razie, moi drodzy, nie ma co gadać, lecimy. Tutaj, tak, to jest autostrada. Największy problem, czy też największego tutaj byka, jakiego strzeliłem, no to tutaj była taka akcja, że po prostu zjechałem nie w tym momencie, w którym trzeba było, co skutkowało tym, że traciłem wuchtę czasu na odrabianiu strat. No a że te fury są dynamiczne, trasa aż taka specjalnie też długa, o matko, nie jest. Oj, oj, oj. No to później naprawdę pod sam koniec już wyścigu no, nie było mowy, żeby te wszystkie straty nadrobić. A tutaj, no, byleby tego Banshee przegonić i będzie spoko, bo wydaje mi się, że Super GTA na prostej drodze jest nieco szybszy niż Banshee. Chociaż mogę się mylić. Nie no, źle nie jest. Tylko wiadomo, że im szybsza fura, tym trudniejsza w opanowaniu. Znaczy dla mnie, w moim tutaj odczuciu, Super GT jest gorszy w prowadzeniu niż Bullet. Bullet jakoś się lepiej trzyma drogi. Takie przynajmniej są moje odczucia. I moi drodzy, gdybyście słyszeli w tle jakiś szum, no to przepraszam, ale pada. Ogólnie teraz nad Wielkopolską przechodzą jakieś tam potworne ulewy. Jakie to nagrywam, jest dzisiaj 12 września, no i te ulewy mają trwać przez 3 dni, tak więc no ma być bardzo nieciekawie pod tym względem niestety. Znaczy tutaj nie ma żadnej ulewy, tylko ten deszcz tak siąpi, calutki dzień. Ma też padać w sumie, no dzisiaj jest czwartek, kiedy to nagrywam, ma to jeszcze padać przez piątek, sobotę i niedzielę, tak więc no nieciekawa sytuacja. Mam nadzieję, że kiedy ten odcinek wpadnie, to już będzie po tych deszczach. Ale mniejsza z tym, moi drodzy, lećmy. Mam nadzieję, że uda mi się zwyciężyć tym razem. Oj. No, tutaj już. Znaczy, na szczęście moi przeciwnicy są dość mocno z tyłu. Więc luzik, mniejsza z panem policjantem. Cyk. Nie, naprawdę te wyścigi są bardziej wymagające. O matko, nie tak. Jedź. Oj, tak będziemy jeździć, to przegram. A to jest końcówka. Baja bongo. 10 tysięcy wpadło. Znaczy też nie chodzi o siano, chodzi żeby to po prostu zwyciężyć w tym, nie? Baja bongo. Następny wyścig to gdzie? Na wieś, 8 kilosów. Matko bosko, o, ale teraz mamy tutaj buleta. No, bullet jest bullet. Zobaczymy jak ta fura będzie szła. I moi drodzy, na czym polega cała trudność tych dłuższych tras? O, tu mamy Turismo jako przeciwnika. Oj, ledwo co. Największa trudność tych takich długich tras jest taka, ale co to teraz było, to nie wiem. Największa trudność w tych trasach jest taka, że musimy bardzo mocno dbać o kondycję naszej fury, bo gdy nasza furka zostanie już na początku obita, no to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że dojedziemy w jednym kawałku. Ale widzę, że Bullet jest nawet szybszy od Turismo, albo nasi przeciwnicy są tak zaprogramowani, aby na maksa szybko nie jechać, chociaż wątpię. Dobra, lecimy, ale powiem wam, że gdy dłużej się patrzy na ten efekt rozmycia, na ten blur, no to troszkę oczy cierpią, nie powiem. Dobra, cyk.
Oczywiście ruch uliczny też nam nie pomaga. Ale szczerze powiedziawszy, mam taką rozkminę, jak GTA, czy to trójka, czy San Andreas, czy Vice City, jak wyglądałyby, czy jakby się sprawowały jako gry wyścigowe, stricte wyścigowe, coś na kształt Flatouta. No bo model zniszczeń jest, gdyby go trochę dopracować, byłoby jeszcze lepiej. Można byłoby naprawdę z tego wykręcić całkiem fajne gierki, stricte wyścigowe. Ale oczywiście jako gry gangsterskie są same w sobie kozackie. Ale nie zmienia faktu, że gdyby Rockstarowi coś nie pykło z właśnie z GTA którymkolwiek, no to przy małym nakładzie pracy obcinamy fabułę, zostawiamy tylko jeżdżonko i odpowiednio ustawiamy trasy i naprawdę można byłoby z tych gier wykręcić fajne tutaj ścigałki. Okej, nasi przeciwnicy chyba są dosyć daleko. Nie wiem, czy to jest ostatni wyścig z tych wyścigów w Los Santos, nie umiem wam odpowiedzieć, ale najpierw trzeba będzie go skończyć, nie? Co my tu za kółeczka robimy? Jasny gwint, tereny pozamiejskie może być. Oj, 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 oj. Ale to nie zmienia faktu, że Bullet naprawdę trzyma się dobrze na trasie. Na pewno jest lepszy od Super GT. To nie pozostawia żadnej wątpliwości i niestety już mi się furka troszkę dymi z silnika. A to mi się nie podoba, bo tak jak mówiłem, trzeba trzymać tutaj kondycję naszej bryki jak najdłużej. No ale wydaje mi się, że tę trasę w jakieś 5 minut objedziemy, tylko czy mi starczy właśnie odporności i staminy i wytrzymałości tej bryki, nie wiem. Bo tu wiecie, nagle ktoś zmieni kierunek jazdy, my uderzymy. No właśnie tak jak teraz. Przed jednym uciekłem, żeby uderzyć w drugiego. No i to już naszą furkę uszkadza, gdy furka się zniszczy, no to koniec tematu, przegrywamy. Przegrywamy i trzeba zaczynać od nowa. Dobrze, gra jest zaprogramowana w ten sposób, że gdy przegramy, to z automatu, no właśnie, z automatu nas teleportuje do miejsca początkowego, a tu mamy to pyknięte w 3 minuty. No to nieźle. No to się udało i spoko. Następny wyścig gdzie? Złe ziemie, ale my to mamy objechane złe ziemie. Ale wiecie co? Spróbujmy. O, tu mamy czarną Saber, super. Zobaczymy jak mi to pójdzie. Jak już wszystkie, ja to wszystkie objedziemy te wyścigi. Ciekawe jaki czas wykręcę, czy będzie lepszy, czy gorszy. Nie pamiętam jaką furą my tu jechaliśmy, czy to było... Nie pamiętam jaka to była fura. Ale z tego co pamiętam była to szybka fura, nie wiem czy to nie było Buffalo. Czy my tu nie jechaliśmy tą furą, którą po prostu przyjechaliśmy? Chyba tak, ja od Kataliny z Haciendy brałem Buffalo. Tak więc no Saber taki szybki jak Buffalo nie będzie. Oj, 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 ale z pewnością bryka na offroad się nadająca. No bo tak jak wspominałem, tutaj nie ma wyboru fury. Tutaj gra nam rzuca z góry na... tutaj gra nam rzuca z góry określoną bryką i nie mamy możliwości wyboru. Oj, 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 tutaj jazda na dwóch kółkach też może być. Coś czuję, że może być nie lada wyczynem osiągnięcie lepszego czasu. O, ziomek, siema. No oczywiście musiał, nie? Dzięki, ziomu, dzięki. Teraz na pewno lepszego czasu nie wykręcę, ale tak dla porządku te dwa wyścigi mogę sobie przejechać. Co mi szkodzi? Jak już wszystkie, to wszystkie. Zresztą w poprzednim odcinku też wyścig... lowriderów, który przechodziłem w ramach misji, też przejechałem, więc już trzymajmy się tej zasady, jak wszystkie, to wszystkie. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, ale Saber bardzo lubię, świetna fura. No i moi drodzy, z off-topików, a propos tego Saber, ale tego zielonego. Bardzo wiele mitów i legend miejskich krąży na temat tej fury. Znaczy, wiadomo, że z tej fury został przeprowadzony poniekąd zamach, czy też drive-by na Haciendę CJ'a, ale no wiadomym też faktem jest piękny wschód słońca. Wiadomym też faktem jest, że ten zamach nie był wymierzony stricto w mamę CJ'a, tylko wymierzony był w Sweeta. A jak wiadomo, Sweeta tam wtedy nie było. No bo wiadomo, no tutaj było proste założenie balasów, że po wyeliminowaniu Sweeta cały gang Grove Street Families po prostu ucierpi albo pójdzie w rozsypkę. No i w sumie ten gang poszedł poniekąd w rozsypkę, z czego świadkami byliśmy
podczas już samej fabuły GTA San Andreas, tak? Bo ja mnie patrzę, nasz gang jest bardzo, bardzo mocno teraz z pewnością osłabiony. My jako tako podnieśliśmy go na nogi na początku naszej rozgrywki, tak? Kiedy jeszcze do gangu należał Big Smoke, Ryder, w sumie no, jak dla mnie Ryder należy poniekąd cały czas, tylko ze względu na nieznaski Rockstara z MC8em, tak, została poprowadzona ta postać, a nie inaczej. No nie mów, nie, na nogi, na koła, dobra. Uff. Czy ja mówiłem, żeby auto stanęło na nogi? O matko, coś chyba mam mózg zgąbczały za mocno. Tym niemniej, czekajcie, chcę tutaj w końcu dojechać. No, nie wykręciłem lepszego czasu. Ale pozycja pierwsza jest, zaliczone jest, dobrze jest. Dobrze jest. I teraz złe ziemię B. No, ale tu mamy ZR350. No i tutaj to już możemy coś popróbować. Podkreślam słowo popróbować. Ale wracając do mojej myśli, którą tutaj rzuciłem. Grossier Family wiadomo, że było gangiem bardzo podupadłym dzięki CJ-owi, no i Sweetowi. W sumie no, Sweet nie zrobił zbyt wiele tak naprawdę. Na CJ-a wszyscy tam narzekali, ale to CJ zrobił lwią część roboty, żeby ten gang podnieść z upadku. No ale niestety przyszła ta legendarna misja Zielony Saber, no i niestety wszystko poszło w niwecz, tak? Big Smoke skumany razem z Ryderem, chociaż dla mnie to i tak nie Ryder, tylko niesnaski rockstarowe. Ale no, powiedzmy, że Big Smoke, Ryder nas zdradzili. Sweet poszedł siedzieć, CJ musiał nie chcąc emigrować najpierw na wieś, później do San Fierro, jeszcze później na pustynię, a jeszcze później do Las Venturas, tak więc fabuła nas tutaj przetoczyła przez cały stan San Andreas. No a teraz cóż, nie ma po powrocie do Los Santos, nie ma co się spodziewać, że z naszym gangiem będzie kolorowo. Podejrzewam, że może być nawet gorzej niż na samym początku gry. Ale to oczywiście wszystko nam jeszcze pokaże fabuła, bo tej fabuły wbrew pozorom mówiłem, że jest mało, ale tak naprawdę jest jest jej mało pod względem misji, ale te misje są bardzo mocno skoncentrowane fabularnie, czyli będzie się podczas tej misji dużo działo. Bo wiecie, no nieraz były 2-3 misje, na przykład u Torino, że najpierw musieliśmy jechać Monster Truckiem, później musieliśmy tam buchnąć cysternę, one tam te misje zbyt wiele do fabuły nie wnosiły, a trzeba było je robić. A tutaj będzie co prawda mniej misji ilościowo, ale będą one bardziej treściwe fabularnie, w ten sposób, nie? Dobra, ja tutaj mam czas do pobicia, nie wiem, czy to 3 minuty 7 sekund, czy ile? Czy 2,55 tam było? Czy ten czas pobije, zobaczymy. Możliwe, że to się uda, a możliwe, że nie. Dobra, tutaj żeby do wody nie wpaść, będzie gicio. Tutaj właśnie ten etap nad tą rzeką jest niebezpieczny, bo można bardzo łatwo się wykąpać, a wiadomo, że wpadnięcie do zbiornika wodnego, no, kończy nasz tutaj wyścig. No, nie ma tutaj opcji, żeby to obejść, a w tym wypadku objechać. Dobra. Myślałem, że tutaj się trasa kończy, ale jeszcze nie. Tutaj, a tu gdzieś zaraz będziemy to kończyć. Tutaj jest chyba końcóweczka. I... ale co? Teraz za najlepszy czas... to nie mamy dodatkowego siana, nawet gdy pobijemy ten rekord? Bez sensu. I okej. Wszystko mamy objechane. Weźmy furkę. Mapa. Kaj tu był wlot na lotnisko, był gdzieś tu. Gdzieś tu mniej więcej, z tego co pamiętam. No i okej, moi drodzy, wszystkie wyścigi mamy zaliczone, więc jest elegancko. A teraz co, lecimy na lotnisko, masło maślane. I rozpoczynamy wyścigi w... ojejku. I rozpoczynamy wyścigi w Las Venturas. I tak jak w przypadku Los Santos, zaczniemy od... od tego turnieju, czy tego wyścigu na tym stadionie, nie? Okej, to tu jednak dobrze pamiętałem, że tu jest wlot na lotnisko, autentycznie elegancko. Dzięki, naprawdę, fajne to było. Przeskoczę. No a tak na bidę.
Nie chcę tym dolecieć. Chciałbym coś szybszego. Mamy coś takiego tutaj? Może na końcu płyty lotniska? Jest, 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 jest. Dobra, CJ, wyskakuj. Byleby garnituru nie poodzierać. To by była tragedia. Okej. Wbijamy. Cyk. Na wstecznym. I lecimy tylko kaj, kaj, kaj. Lecimy. Tu powinien być taki... Ale halo, tu powinien być taki puchar, nie? Tu jest Las Venturas, ale... Nie widzę go. Jest, tu ślepy jestem. Tu. Dobra. Byleby teraz się nie rozbić, będzie ok. Góra, góra, góra. Dobra. I moi drodzy, nakręcamy i lecimy. Dużo szybciej będzie lecieć. Oczywiście moglibyśmy na samo lotnisko wpaść. W sensie no takim, że możemy wbić na lotnisko i sobie kupić bilet do San Fierro. Z tym, że gra nas przeniesie oczywiście do San Fierro, ale nie w to miejsce, które byśmy chcieli, tak? Czyli po prostu z lotniska do lotniska. A tu bezpośrednio sobie jakoś, mam nadzieję, że uda mi się wylądować jakoś nieawaryjnie koło stadionu. I za Chiny Ludowe nie pamiętam, jaka to była, jakie tam będzie wyzwanie, jaki to będzie wyścig. No tu w Los Santos mieliśmy taką standardową ósemeczkę, ale co będzie tam, naprawdę nie wiem i mam nadzieję, że mi się gdzieś tutaj przed oczami nie pojawi nagle jakieś drzewo, w które uderzę. No ale to naprawdę szybko przemierzamy te wszystkie bezdroża. To naprawdę spoko. Dobra, tu już jesteśmy właściwie, tak, już jesteśmy w San Fierro, moment, chwila. I teraz gdzie tutaj, tu będzie tutaj już? Tak, tu. Wyląduje. No. Troszkę awaryjnie, ale... No, nawet bardziej niż troszkę awaryjnie, ale mniejsza, no udało się, przeżyłem, nie? Okej, wbijam na stadion. I też nie pamiętam, jaka bryka nam się za to odblokuje. Wiecie co, przy okazji sobie łyknę sprunka ze 3 sztuki. CJ-owi też należy odpoczynek. Właśnie, muszę zrobić odcinek z urlopem CJ-a, kiedy po prostu CJ sobie bierze L4 i delektuje się po prostu wolnym dniem. Trzeba to będzie zrobić. A póki co czas na wyścig. Ogólny czas rozpoczyna się na 30 sekundach i jest odliczany w dół. No wiadomo, że nie w góry chyba, nie? Ogólny czas można zwiększyć przejeżdżając przez punkty kontrolne. Aktualny czas docelowy, aby zwiększyć w kraju ringu wynosi minut... Aha! Aby zwiększyć twój ogólny czas musi być większy niż od czasu docelowego. Czyli ja powyżej minuty muszę ten czas uzbierać chyba, nie? Przegrasz, jeżeli ogólny czas dojdzie do zera. O matko! Aby naprawić samochód, wejść na taki symbol z kluczem. Czy ten symbol nie jest czasami żywcem wyjęty z Vice City? Rozwałka w krwawym ringu. Brzmi jak jakiś tytuł horroru. A, to jeszcze drive-by robimy. To niezłe jaja. Dobra, a czy oni, kiedy ktoś przejdzie przez ten punkt? No to rozumiem. Kumam czacze. Kumam czacze, weźmy sobie cyk. A, już ktoś mi tu przejechał. Oj, nie będzie lekko. To też dużo zależy od szczęścia lub nieszczęścia. Dobra, tam niech przejadą. Zdążę? Nie zdążę. Albo? Aj, nie zdążę. Oj, tu będą wiksy. Oj, tu będzie się działo naprawdę ostro. Mogę wysiąść? Nie mogę. Aha, ale wykończone, ale wszystkie te bronie zostają. Dobra, to easy. Dobra, pomijamy to. Jeszcze raz. Oj, tu się będziemy mogli pomęczyć. Bo tu już nie ma możliwości korzystania z umiejętności. Dobre rymy. Tylko po prostu tu zależy dużo od szczęścia. A jest lipa, kiedy ktoś nam przed nosem po prostu zgarnia ten punkt. No, to niezła akcja. Aja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 j
Oj, masakra, jak ja tam mam przejechać? Bro, którędy?
Dobra, jeszcze raz. Co za lipa. Co za lipa. Tu będzie grubo. Tu troszkę pewnie pogarujemy. Albo wiecie co? Niech oni jadą. Niech jadą. Niech sobie jadą, niech się tłuką, a ja sobie poczekam chwilkę. I niech mi się taki punkt zrespi koło mnie. O, no ale XD. Zrespi się, ale mi to teraz zgarnął dziad. Ten plan chyba też nie przejdzie. Nie. Ja się muszę przede wszystkim rozpędzić. Dlaczego tu jest mokro w ogóle? Co tu się dzieje? Jedź, jedź, jedź. No. Ja nawet jednego punktu nie mogę zgarnąć. Ja gdzie tu minutę nazbierać? Oj, będzie tu męczarnia. Niesamowita. Jeszcze raz. Ja będę próbował spokojnie. Aż się poprawię na fotelu. Wiem co zrobimy. Jeszcze inaczej. Poprawmy taktykę. I zróbmy to w ten sposób. Tu się rozpędźmy na takim, tu na krawędzi. I po prostu jedźmy w kółko. Jeździmy w kółko. Tak. Ten plan też nie wypali. Tej misji nie przejdę. Dla mnie będzie nie do przejścia. No już mnie zablokowali. Jasny gwint. Wypad wszyscy. Boże, się mnie zdenerwowali, nie? No może teraz. Cyk, siedzi. Dobra, tam niech przejmą ten punkt. Ale tu będzie Meksyk. Dobra, tu będzie mój. XD, ta. No, jasne. Na wstecznym? Na wstecznym. No i zaraz mi furka eksploduje. Tu trzeba tylu pilnować. Na wstecznym? Na wstecznym. Tylu pilnować elementów. O matko. Ale kiedy wszyscy wybuchną, to ja mam teraz wtedy łatwiej chyba, nie? Czyli początek będzie najgorszy. I wychodzi na to, że ja mam nieskończoną amunicję w tym. Czyli gra nam sugeruje, że mam tutaj wywijać ostro. Dobra, strzelamy w jedną stronę tak na ślepo trochę. I nie zgarnąłem tego punktu naprawdę. Wypad. Dobra, trochę dostali. Jedź, 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 jedź. Okej, przed samym nosem. Może być. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jedź, 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 jedź. Ubiegły mnie te dziady. Ale tu... No ale im więcej was eksploduje. Pięknie. Naprawa, teraz się troszkę lepiej to ułożyło wszystko. Im więcej was dziadygi eksploduje, tym dla mnie lepiej. Ale kim jest ten ziomek? Kim jest ten ziomek, który z nami jedzie? W sumie logicznie byłoby, gdyby ktoś jechał z gangu, nie? One też tak się losowo te punkty generują. Lipa. Lipa straszna, no tam ktoś dojedzie, to nawet nie ma co. Albo i nie, albo i tak. Poczekamy. Dobra. No. Udało się, nieźle. Jesteśmy w grze. Gdzie jest punkt? Aha, nie mogłem go strzelić w momencie pewnym, ale chyba nic z tego nie wykręcimy. Nie. Nie, nie da rady. Aj, to będzie trudne. Tutaj dużo zależy od szczęścia. Z pewnością dużo zależy od farta. No matko, jeszcze raz. Ale ja i tak muszę tą taktykę troszkę dopracować. Gdzie jest pierwszy punkt? Tutaj, właśnie w ten sposób. Już, i żeby nie tracić prędkości, nie? Będąc rozpędzonym. O, tak właśnie. Dużo zależy, jak te punkty się właśnie tutaj ułożą. Tamten zbierze, zebrał dziad. Będę pierwszy, nie. Ale teraz będę pierwszy. No, 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 no. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Na wstecznym dam radę? Nie. Nie zawsze ten wsteczny działa. Ja bym sobie tego życzył. Wiecie, o co chodzi. Oj, przejedzie dziad. Na ostatnią chwilę przed tobą mi się czegoś denerwuje zaś, nie? Dobra, ten zbiorę na luzie. Kozak. Nie dało rady, ale ten zbiorę już. Kozak. I ten szybko, szybko, szybko.
Siedzi. Mamy to. Matko, jak ten wyścig był zły. 10 koła. A jakaś fura? Aha, czyli ta, którą jechaliśmy. I tylko ty jesteś, jedna. Nic więcej, fajnie jest, że wskoczył. Okej, okay, rozwałka w krwawym ringu, ale nic poza tym. No chyba nie. No tak bym powiedział, no, średnia nagroda. Znaczy fura spoko, ale no, no XD. Dobra. Teraz oczywiście będziemy się ślizgać 100 tysięcy godzin, bo pada. No wiadomo, San Fierro. Największy właśnie minus tego miasta, nie? Ten ciągły, nieustający, przebrzydły deszcz, jak u mnie za oknem, dosłownie. Dosłownie ta sama pogoda. I teraz, moi drodzy, nie ma co czekać. Nie ma co zwlekać. Okej, okay, może tak być. Lecimy chociaż z jednym wyścigiem. Mam nadzieję, że się uporam w tym odcinku jeszcze. Dobra, mamy to. No, jakoś się udało. Mam nadzieję, że ten deszcz prędzej czy później minie. I jak tu te wyścigi się prezentują? Crossover ryzyko. Okej. Okay. Tu chyba już nie pada. Tak, więc tu mamy bardziej off-road. Też spoko. Ciekawe, jak to mi pójdzie. No, oj. Dobra, powtóreczka. Przeholowałem. Dobra, zniszczmy brykę. Ok, przy okazji mi ten UM-ka wskoczyła, więc może być. Jeszcze raz. To jest do ogarnięcia wszystko, ze spokojem, moi drodzy. Tylko żeby tak ostro nie pojechać, nie? A tak tutaj jak się też trasy nie zna, jak się nie ma nauczonej trasy na pamięć, gdzie trzeba uważać, gdzie nie trzeba. No ale oni też chyba nie mają trasy ogarniętej na pamięć. Dobra, póki coś źle nie jest, jedziemy. Ej nie, ta trasa chyba się nie zapowiada. Nie będzie tak źle. Bo nasi przeciwnicy jakoś tam szalenie szybko nie jadą. Więc na luzie. Cyk, mega offroad może być. Fajnie, podoba mi się, że twórcy też zaimplementowali takie właśnie wyścigi na tych wszystkich terenach pozamiejskich, nie tylko po mieście. To jest dla mnie też mega fajna sprawa, mega ciekawa. I też fajne właśnie wypełnienie tych wszystkich tych wszystkich terenów, nie? Jakąś aktywnością, co prawda poboczną, ale zawsze jakąś. Okej. Okay. O, przeciwnicy daleko z tyłu, więc pełen ludzik. Ale powiem wam, że ten turniej w tym, na tej arenie naprawdę sprawił mi kłopoty. Nie było lekko. No ale po kilku próbach, no tylko tutaj, jak widzieliście, wszystko zależało tak naprawdę od szczęścia, jak te punkty się ułożą, czy będą blisko, czy daleko naszej bryki. Ale koniec końców się udało i ostatecznie jestem, no CJ dawaj, ostatecznie jestem zadowolony z rezultatu, no bo wiadomo, no sianko zawsze to samo, 10 koła, nie mniej, nie więcej. Furka, czy będziemy nią jeździć, wątpię, chociaż może by tak tuningować taką brykę, to nie byłoby też słabe rozwiązanie. Tylko nie wiem, czy takie fury te specjalne, nazwijmy, czy można je tuningować. Pewnie można. Okej, okay, czyżby to było już? Raczej. Pięknie. 10 koła. To mi się podoba. Nie był to trudny wyścig tak naprawdę. Terenowy bandito. Jedziemy. O. Uwielbiam tę brykę. Naprawdę spoko. I tu mamy właśnie ciekawy wyścig, ponieważ mamy wszyscy takie same bryki, więc tu wszystko zależy od umiejętności lub ich braku. Tylko żeby się teraz nie wykopyrtnąć. No bo właśnie na motorze jest minus, że możemy spaść z tego motocykla, ale z kolei furą jest ten minus, że możemy się wywalić kołami do góry, no jest po temacie, tak? Więc każdy tutaj środek transportu ma swoje plusy i minusy, ale wydaje mi się, że tę traskę też objedziemy sobie bez problemu, tak więc fajnie, że udało mi się zacząć już te wyścigi w San Fierro. W następnym odcinku mam w planach je, może nawet skończę, zobaczymy jak będą mi szły. To też zależy od tego w dużej mierze, czy będą trudniejsze niż w Los Santos, czy też może łatwiejsze. Szczerze nie wiem, bo tak dokładnie, ojojoj, pomału, tak aż dokładnie ich nie pamiętam. Dobra.
A przez tą wodę przejadę. No. No tak, na styk. Już się bałem, że się utopię, na szczęście nie. Oj, 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 nie, tak, tak się nie bawmy. Tak się nie bawmy. Oczywiście trasa również, tak jak w przypadku ostatniej, 3-kilometrowa, więc luzik. To jest chyba ten legendarny pomost, który jest niewidzialny w edycji ostatecznej. Albo to nie ten, ale któryś był tam, widziałem na jakimś filmiku, że właśnie w tych rejonach był most, którego nie było. Magia. Baja bongo. Nawet nie wiem, w których rejonach my jesteśmy. Czy jesteśmy w pobliżu Angel Pie, czy... A czekajcie, mapa. Nie, nie, nie. No, jesteśmy między Angel Pie a Los Santos, dobra. Mniejsza z tym. Teraz tutaj cyk. I podejrzewam, że za chwilkę trasa się będzie kończyć. Albo jeszcze nie, co to za jakiś bagni... Oj, za jakieś bagniska, nie wiem. Ale fajnie się tym bandytem jeździ. Bandito czy bandytem. Fajnie widać ten silnik z tyłu. Ogólnie bardzo fajny pojazd. A teraz tutaj w dół delikatnie, żeby do wody nie wpaść. I okej, mamy to. No i kozak. I to mi się podoba. Bez problemów. Naprawdę bez najmniejszych problemów. To mi się naprawdę mega podoba. Okidoki. Później mamy Gogo Karting. Okej, ale tego na razie łykać i tego na razie robić nie będziemy. Co to jest, kuloodporne? Nie, po prostu trzeba dużo strzelać. Tym się teraz, moi drodzy, zajmować nie będziemy, bo zwyczajnie nie mamy już specjalnie czasu na odcinku. Ja i tak tego wszystkiego bym nie ogarnął, bo podejrzewam, że zostało jeszcze z 5-6 takich wyścigów, więc no troszkę roboty jeszcze przed nami. Ale jeżeli one będą tak fajnie się układać, te wyścigi właśnie w San Fierro, wszystkie będą się tak samo układać jak te początkowe, no to jest spoko. Co ja tu w ogóle mam? Aha, dwie sportowe fury, no ale wiadomo. Z takim statusem i z taką ilością gotowy fury sportowe być muszą, nie mogą być jakieś tam badziewia. Tak więc cóż, moi drodzy, bardzo fajnie, że wyścigi w Los Santos się udało ogarnąć. Zaczęliśmy już w San Fierro się ścigać, więc jest elegancko. Tak więc cóż, moi drodzy, żeby nie przedłużać, jak dalej będą wyglądały nasze zmagania na wyścigach w San Fierro i czy wszystkie będą szły tak gładko, tego wszystkiego, moi drodzy, dowiemy się w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w GTA San Andreas. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!